20 najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Wieluń odebrało wyróżnienia burmistrza Wielunia za bardzo dobre wyniki w nauce. W szkole podstawowej nr 4 na 91 uczniów aż 32 odebrało świadectwa z czerwonym paskiem. W tym roku szkolnym na 91 uczniów, którzy kończą szkołę podstawową, 32 to uczniowie, którzy otrzymają jutro świadectwo z paskiem, na który uczniowie tak bardzo zawsze liczą. Z tej grupy z kolei 7 to uczniowie, którzy otrzymają dyplom zerowego ucznia. A ze mną rzeczywiście są dzisiaj 2 najzdolniejsze, najlepsze uczennice naszej szkoły, stąd ich obecność na dzisiejszej uroczystości. Myślę, że o zasługach i Jagódki, i Natalki już w naszej gminie było słychać w ciągu nie tylko ostatniego roku szkolnego, ale na przestrzeni co najmniej kilku lat, co najmniej 3 lat. Wyróżnione przez burmistrza uczennice 4 mają się czym pochwalić. Moja średnia na ten rok szkolny to jest 5,6. No i myślę, że oprócz takich osiągnięć naukowych mam jeszcze artystyczne, takie muzyczne. No i chyba to wszystko. Mam średnią 5,7. Oraz brałam udział w konkursie Ekolada, który organizowała szkoła w Kurowie, tak? I dzięki czemu zdobyła tam nasza szkoła 2 miejsce. Ogólnie jeszcze brałam udział w wielu konkursach, w których zdobyłam miejsca, ale to są konkursy plastyczne oraz naukowe. Sporymi sukcesami mogą pochwalić się także uczennice szkoły podstawowej nr 2 w Wieluniu. To są 3 najlepsze uczennice z naszej szkoły. Uczennice, które osiągnęły najwyższą średnią, ale uczennice, które również uczestniczyły w bardzo prestiżowych konkursach przedmiotowych i zajęły naprawdę bardzo wysokie lokaty. Szkoła zajęła bardzo znaczące miejsca, bo to miejsca pierwsze, tak? 3 z wyróżnionych uczennic 2 mają na świadectwie praktycznie same 6. No, 3 jest 10 szóstek i 1/5 z muzyki. No, nie dało się wyciągnąć dziś. No, ja nie miałam 6 z 2 przedmiotów, z muzyki i z plastyki. No, u mnie 5 szóstek i 5 piątek. Ja i Marta brałyśmy udział w wojewódzkim konkursie matematyczno-przyrodniczym Pryzmat. Tam wygrałyśmy ten konkurs. Również jakby 3 bierzemy udziały w różnych konkursach matematycznych. Ja się tak pochwalę, że brałyśmy też udział w krajowym konkursie matematycznym i ja zajęłam 23 miejsce w kraju, więc to jest dla mnie duże osiągnięcie. No, też jak są jakieś gminne konkursy, to też na ogół 1 miejsce tam zdobywamy, taki mamy dobry skład. I tak osobiście to jakieś tam konkursy, głównie z angielskiego, to też gminny był w Rudzie, to też 1 miejsce zajęłam. No, różne konkursy przyrodnicze, na przykład konkurs ekologiczny, też zajęłyśmy 1 miejsce. No i różne konkursy, w których jak we 3 brałyśmy udział, też zajęłyśmy dobre miejsce. Wśród nagrodzonych nie zabrakło także uczennic szkoły podstawowej nr 5. W półroczu byłam w Kurowie na konkursie przyrodniczym i zajęłam tam indywidualnie 2 miejsce. Ja mam średnią około 5,45. W ostatnio szkolnym konkursie zajęłam 1 miejsce w konkursie ortograficznym. Dumna z ich osiągnięć jest Bożena Żurek, dyrektor 5. Podziękowania dla wszystkich uczniów, bo oni naprawdę włożyli ogromny trud, wysiłek. Bardzo pięknie napisali sprawdzian po klasie 6. I myślę, że tu wszystkie dzieci będą usatysfakcjonowane, nie tylko ta 2, która tutaj jest wytypowana przez Radę Pedagogiczną i dzisiaj przyjemność miała odebrać nagrody z rąk burmistrza. Tutaj podziękowania również dla rodziców, bo tak naprawdę nauczyciele, dzieci bez wsparcia rodziców na pewno niewiele byśmy osiągnęli, a na pewno nie aż tyle. Burmistrz nagrodził też gimnazjalistów najlepszymi wynikami w powiecie i niezłym wynikiem w województwie. Z egzaminu gimnazjalisty może pochwalić się gimnazjum nr 2. Z wielką radością informuję, że uczniowie gimnazjum nr 2 w Wieluniu imieniem Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej są najlepsi w powiecie. Z wielką radością o tym mówimy, bo to jest kolejny rok z rzędu. Także się cieszę, tutaj są przedstawiciele tej wspaniałej młodzieży. Uczniowie gimnazjum nr 2, którzy przez cały rok sumiennie pracowali na sukces, zasłużyli na wakacje. Brałam udział w olimpiadzie z języka angielskiego i byłam finalistą i no nie wiem, co powiedzieć. Może bardzo ładnie napisałaś egzamin, przecież to prawda. Może pochwal się, że masz na pewno wysoką średnią, tak? Jakieś osiągnięcia szczególne? Znaczy, moja średnia to 5,5. No i
Miałam 100% z rozszerzenia i z podstawy z języka angielskiego. Dobrze napisałem egzamin, mam średnią 5,67, także jestem bardzo z siebie zadowolony. Nie też bierzesz udział w jakichś konkursach, olimpiadach? Tam. No tak, ale nie zająłem nigdy takiego wysokiego miejsca jak Olivia. Ale i tak jestem z siebie zadowolony. Ja może powiem tak, że Michał jest wszechstronnie uzdolniony, bo on reprezentował naszą szkołę w wielu konkursach, olimpiadach, również w różnych konkursach artystycznych, w tym muzycznych. Michał gra na gitarze, śpiewa, także to jest nasza duma. Gimnazjaliści już poważnie myślą o swojej przyszłości. Patrycja Szczepańska z gimnazjum numer 3 chce zostać lekarzem. Chciałabym udać się do szkoły imienia Tadeusza Kościuszki w Wieluniu na profil biologiczno-chemiczną. Klasę. Później masz już wybrany jakiś zawód konkretny, w którym chciałabyś się kierunkować? Chciałabym być lekarzem na medycynę. Tak od razu, no takie jakieś mam marzenia. Niedawno to właśnie Patrycję Szczepańską koledzy z klasy uznali za najbardziej lubianą i aktywną uczennicę. Gimnazjum numer 3 wyróżnienie odebrała podczas ostatniej przed wakacjami sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jestem z gimnazjum nr 3 imienia Ireny Sandlerowej w Wieluniu. Średnią, z tego co pamiętam, to 5 chyba 80 bądź 90. A osiągnięcia, no jestem finalistką biologicznego konkursu organizowanego przez kuratora oświaty. Zdobyłam pierwsze miejsce w powiatowym konkursie Biochemik Roku, drugie miejsce. Jestem laureatką konkursu biologicznego w Łasku, chemicznego w Łasku. I tam jeszcze kilka było konkursów na poziomie gminnym. Po więcej zapraszamy do Short Pressu.